Zajmujemy miejsce koło białego stolika, nad którym rozpościera się ogromny, wypłowiały parasol. Można byłoby z niego zrezygnować, ponieważ słońce zniknęło już za horyzontem, a kawiarnią osłaniał cień budynku. Ale pani Kocia nie ma siły, żeby zamknąć ten parasol, a jej mąż przyjdzie dopiero późnym wieczorem. Też tylko po to, żeby zamknąć kawiarnię. Siedzimy więc wokół stolika. Mama zamawia szklankę herbaty. Ciocia Stefa podaje oględziną napoleonkę. Ja świętuję sobie z ogromną porcją lodów. Przy sąsiednim stoliku siedzą panie Hanka, Henia i Pola. Mówią szeptem, ale ja słyszę. To jest ta dziwaczka milionerka, która przyjechała z Belgii. Oni już lat czekają na spadek. No, więc ten cały spadek wyglądał oczywiście bardzo śmiesznie, ale Ilona w każdym swoim opowiadaniu czuje się, że jest stąd, że opisuje tych ludzi, którzy przyjechali razem z nią, że opisuje też Szuk Karmel, jak ciocia, ta milionerka, która przyjechała, jedyna ciocia, jak wypada na ten Szuk Karmel, i zaczyna żyć, jest w ciężkiej depresji, przyjechała do rodziny, żeby się jakoś uspokoić po Holokauście i po wszystkich stratach i po obozach. I jest podobno zamożna, ale wpada ten na Szuka Karmel i węszy, i się targuje, i rozmawia, i Ilona to pięknie opisuje i czuje się, że jesteśmy w Izraelu.